Po wprowadzeniu ustawy o ochronie suwerenności Węgry powołują urząd, który ma badać organizacje korzystające z niedozwolonej pomocy finansowej z zagranicy. W połowie grudnia parlament węgierski przyjął ustawę o ochronie suwerenności. W myśli tego projektu zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub politycznymi i ich finansowanie ma być bardziej transparentne i przejrzyste. Zakłada ona, że kandydaci w wyborach i osoby ich wspierające, korzystające z niedozwolonej pomocy finansowej z zagranicy, będą zagrożeni karą pozbawienia wolności do trzech lat. Węgry, podobnie jak Polska, czekają na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Węgierski minister. Rozwoju Regionalnego poinformował, że ten impas powoli ustępuje. Jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, otrzymujemy właśnie pierwszą zaliczkę. Jesteśmy przekonani, że potem będziemy mieli stały dopływ środków na projekty z Funduszu Odbudowy. Swojego niezadowolenia nie kryje Departament Stanów Zjednoczonych. To prawo jest niezgodne z naszymi wspólnymi wartościami demokracji, swobody jednostki i rządów prawa. W ramach Funduszu KPO dla Węgier przewidziano 22 miliardy euro. Wartość węgierskiego planu odbudowy wynosi 10 miliardów 400 milionów euro, w tym 6,5 miliarda dotacji oraz 3,9 miliarda w pożyczkach.